Adios, Diego. Taki napis był widoczny na trybunie stadionu w Neapolu w meczu przeciwko AS Roma w niedzielę wieczorem. Przyznam się szczerze, że niesamowicie wzruszający to był moment. Obejrzałem ten mecz cały. Niesamowicie dużo takich gestów w kierunku Maradona, takich gestów, które no nie, nie przypominam sobie, żeby któryś piłkarz był tak uczczony, jak zrobił to klub z Neapolu w minioną niedzielę. To był naprawdę szereg wzruszeń. Ciężko było to w sumie oglądać z jakimś kamiennym sercem, odpoczynając od koszulek i strojów graczy z Neapolu, które oczywiście do złudzenia przypominały, zostały specjalnie zaprojektowane. Do złudzenia przypominały koszulki. Reprezentacja Argentyny przez Telebim, na którym widniał wizerunek Maradony przez ten napis, przez gesty związane z, w trakcie meczu, z pocałunkiem koszulki z numerem 10 na polu przez Insinie, ale i samą grę na Poletańczyków, bo ta gra przeciwko AS Roma była radosna. Oni się tą piłką cieszyli, oni się uśmiechali. To nie był smutny wieczór, to nie był wieczór takiej przesadnej zadumy. To był wieczór, w którym naprawdę Neapol w sposób niesamowicie godny, ale też taki, którego tak podkreślam jeszcze raz, ja nie widziałem na piłkarskich boiskach. Wygrali 4-0, zmiażdżyli Romę, zrobili to z uśmiechem na ustach, zrobili to z polotem, cieszyli się piłką i to się nazywa właśnie uczczenie pamięci Diego Maradony to jest kanał z pierwszej piłki ja zaczynam od tego co mnie zachwyciło ale teraz szybki przegląd tygodnia Ligi Mistrzów i chciałbym zakończyć paroma zdaniami na temat Lecha Poznań, to będzie szybkie wejście bo oczywiście niedługo niedługo mecz Lecha postanowiłem już nie czekać do meczu z Benficą bo szanse Lecha na teraz są absolutnie iluzoryczne i trzeba się pogodzić z tym że Lech w tym, w tym roku no raczej nie zakwalifikuje się już dalej. Na tym przygoda Lecha na fazie grupowej Ligi Europy z europejskimi pucharami się skończy. Ale najpierw Liga Mistrzów. Kilka rzeczy, które, no kilka, trzy rzeczy, które chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jedna rzecz, o której bardzo króciutko, to jest oczywiście wyczyn Giroud. Francuz strzelił cztery bramki przeciwko Sevili. W meczu, w którym Chelsea, no mówmy się, po prostu zmiażdżyło, drużynę z Hiszpanii i chyba to taki, taki symboliczny moment, w którym przynajmniej w tym roku tak się to zapowiada, że, że chyba te angielskie kluby będą w europejskich, przynajmniej w Lidze Mistrzów, ale ogólnie w europejskich pucharach będą brylować. Ale to jest temat numer jeden. Temat numer dwa to jest mecz, który ja oglądałem, który bardzo mi się podobał, o którym chciałbym dosłownie kilka zdań powiedzieć, bo i sytuacja w tej grupie jest niesamowicie ciekawa. To jest mecz PSG z Manchesterem United. Sytuacja w grupie, która się zrobiła, to hu, 9 punktów LIPSK, 9 punktów Manchester United, 9 punktów PSG. Wszystko może się zdarzyć w ostatniej kolejce i za to piłkę kochamy. Naprawdę to jest właśnie to, za co piłkę kochamy do szóstej kolejki, czyli ostatniej, nic nie wiadomo w tej grupie. I powiedziałbym tak, że tak naprawdę Manchester w tym meczu miał wszystkie karty na stole. Miał Asy, miał jokery, miał wszystko. Tak naprawdę w drugiej części o ile pierwsze 7 minut to było najlepsze 7 minut PSG, czy, czy Neymara ogólnie. Jaki ja widziałem no, przez wiele, wiele miesięcy, tak później Manchester, czym dalej w, tym, w ten mecz, tym bardziej w tym meczu przejmował inicjatywę. I on w którymś momencie, w tej drugiej połowie, naprawdę no, miał przewagę już dosyć dużą. Kawani, słupek, przepraszam, poprzeczka, oczywiście to, 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 to powinna być bramka, aczkolwiek Kawani, naprawdę fenomenalny piłkarz. Chociaż on w tym meczu za dużo z gry nie miał do podniesienia. Miał w zasadzie tą jedną klarowną sytuację. E, przepiękny strzał, no troszkę zabrakło. E, no i marsial, który no, w zasadzie na pustą bramkę nie trafił. Śmiać mi się chciało, dlatego że e, Cezary Kowalski, który komentował ten mecz, powiedział, że coś czuje, że zaraz się zemszczą te niewykorzystane sytuacje Manchesteru, i tak się stało. I ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że Paryż mi zaimponował. Naprawdę mi zaimponowała ta drużyna, dlatego że oni grali o wszystko. Porażka z Manchesterem by, by, by sprawiła, że PSG byłoby w naprawdę trudnym położeniu. I teraz wreszcie widziałem Neymara, który wziął odpowiedzialność. Mnie się zawsze śmiać chce, gdy patrzę na Neymara, to mi się przypominają te czasy szkolne, w których. Wychodziło się na podwórko, przegrywało się 5-6-8-1 i w drużynie się miało chłopaka, który schodził i mówił bardzo mi się ten mecz podobał, super się grało, udała mi się jedna kiwka, dwa dryblingi. No to taki jest właśnie Neymar. Trochę jak taki piłkarskie, piłkarski autyzm. On ma swój świat, on w tym świecie sobie gdzieś jest. On jest jakby trochę obok tej drużyny, w której, się, w której gra. I wreszcie widziałem Neymara, który po pierwsze agresywny, po drugie szukał gry, po trzecie przestał machać tymi rękoma po stratach. Bo naprawdę zawalczył w tym meczu i ja widziałem piłkarza światowej klasy, który zrobił przewagę swoimi umiejętnościami. Tak? I to był Neymar, którego szczerze ja bym bardzo chciał oglądać. I jeżeli ja mam oglądać takiego Neymara w PSG, to ja naprawdę życzę PSG, żeby przeszło, wyszło dalej z grupy, żeby walczyło, bo to po prostu, naprawdę, to jest dosyć ciekawa drużyna, więc, więc z mojej perspektywy, jeżeli tak mają grać, to ja bym chciał ich dalej oglądać. Więc Neymar na Plus i Neymar, ne, Neymar górą, tak jak wrzuciłem taki, takie zdanie w miniaturkę. No i chciałem jeszcze o dwóch postaciach powiedzieć z tego meczu. Mbappe, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to nie jest rasowy napastnik. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ten chłopak się jeszcze bardzo dużo musi nauczyć gry na pozycji napastnika, bo on gra, moim zdaniem, ma taką fizyczność skrzydłowego. Doskonały drybling, on jest efektowny. On naprawdę potrafi na bardzo małej przestrzeni tą piłką operować, potrafi wyprowadzać strzał, gdzie by się wydawało, że nie ma jak się złożyć do strzału on potrafi się rozpędzić do no nie wiem, jakichś rekordów na 100 metrów gdzie zostawia obrońców daleko z tyłu i to jest wszystko efektowne, ale jak się przyjrzeć na tym za tym, czy coś z tego wynika czy jest z tego jakaś korzyść dla PZR no to nie ma tej korzyści tak? To znaczy on oddaje strzały, które są niecelne. Miał sytuację jeden na jeden, gdzie nie trafił w bramkę, gdzie nie podniósł głowy, nie rozejrzał się za Neymarem. Więc dla mnie ogólnie Ndbappe to jest boczny pomocnik. To nie jest napastnik. Chyba, że bardzo dużo się nauczy gry na tej pozycji. Polecam korki, jak to się mówiło kiedyś, czy prywatne lekcje u Roberta Lewandowskiego. Mogę sobie pozwolić na taką złośliwość, bo no faktycznie Robert gra, gra jak klasyczna dziewiątka. Robert gra klasyczny napastnik. Oczywiście Mbappé jest troszeczkę przesunięty do boku, więc nie jest to taka 1 do 1 pozycja Roberta Lewandowskiego, ale no jeden i drugi gra w przodzie w linii napadu. Antybohaterem absolutnie tego meczu jest Solskier. To, że Solskier nie zdjął Freda, który No są takie mecze, że piłkarze. Podpalałem się za mocno, tak jak Góralski podpalił się w meczu z włochami, i widać było, że jest przesadnie nabuzowany. Tak naprawdę Fred powinien wylecieć już w pierwszej połowie, i to, że solskier go przytrzymał tak długo, że nie potrafił antycypować, że trzymanie Freda, który cały czas od któregoś momentu jest na granicy czerwonej, albo już powinien wylecieć z boiska, to powinno solskiera zmusić do tego, żeby go wcześniej zdjąć. Wszystkie zmiany, które Solskier zaproponował, były po prostu spóźnione, i Fred wyleciał z boiska. Obraz gry się zmienił, i tak naprawdę Manchester przegrał, moim zdaniem, wygrany, czy prawie wygrany mecz. A co najmniej powinien był z tego meczu wyjść obronną ręką i po prostu wyciągnąć jeden punkt. To tyle, jeśli chodzi o PSG, ale mecz naprawdę bardzo ciekawy, więc, więc myślę, że warto było o nim pogadać. Drugi temat to jest temat oczywiście Realu Madryt, który przegrywa 0-2 z Szachtarem Doniec I tak, umówmy się, dla Szachtara ja, przepraszam, biję ukłonę i zrobię to ukłonę w ten sposób. Naprawdę wielki szacunek, robię to tak, nawet mnie nie będzie widać, dla, dla piłkarzy z Ukrainy, jakże ja nie mogę uwierzyć, jak Ukraina uciekła Polsce, jeśli chodzi o poziom piłkarski. Gdzie my jesteśmy z naszą piłką dzisiaj, a gdzie jest Szachtar Doniec, gdzie jest Ukraina. Szachtar Doniec, który do ostatniej kolejki będzie realnie walczył o wyjście z grupy, który robi sześć punktów i mnie nie interesuje, czy Real jest przeciwnikiem poobijanym, czy Real leży, czy stoi, czy Real powinien mieć rewolucję kadrową, czy ewolucję, czy obojętnie co powinien mieć. To jest 6 punktów z Realem. Ogromne brawa dla Szachtara. Nie wolno Szachtarowi odbierać tego, co zrobił do teraz, bo to jest wielkie osiągnięcie tego klubu. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeśli chodzi o Real, myślę, że już słyszałem, że poczekano, że Zidane do zwolnienia. Nie no, trzeba poczekać. Oczywiście Real do ostatniej kolejki będzie walczył do, o, o awans. Jeżeli dobrze kojarzę, to ostatni mecz będzie z Borussią Mönchengladbach. Ja nie wierzę w to, żeby Real nie wyszedł z grupy. Powiem szczerze, dlatego nie będę nakręcał spirali na zasadzie oj Real, ojej Zidane dozwoli. Nie widzę takiej szansy. To znaczy oni się zmotywują na tą szóstą kolejkę i naprawdę wydaje mi się, że Borussia Mönchengladbach po prostu ten mecz przegra i Real sobie, sobie zapewni wejście, aczkolwiek oczywiście to już jest to już nie jest żółta kartka dla tej drużyny, tylko tak naprawdę to już jest czerwona i myślę, że Florentino Perez musi się zastanowić poważnie, jaką rewolucję kadrową w tym, w tym klubie przeprowadzić. Ja mówiłem w jednym z materiałów, że, że oczywiście nie chcę teraz mówić, jakie są przyczyny, bo już materiał na ten temat zrobiłem, ale w jednym z materiałów mówiłem, że to będzie rok przestojowy dla Realu. Tylko że rok przestojowy, jak się patrzy na to jak Real gra w piłkę, to będzie i tak bardzo pozytywny wymiar kary, bo wszystko czy pewne aspekty wskazują, że to może być dosyć kompromitujący rok dla piłkarzy z Hiszpanii. Ale ciekawe jest też to, że grupa B grupa H, o której grupa H, o której mówiłem, grupa B, gdzie jest Intermediolan, gdzie jest Szachtar, gdzie jest Real i gdzie jest Borussia do ostatniej kolejki, walka o awans, więc naprawdę zacieramy sobie ręce, bo no, będzie się działo w przyszłym tygodniu. Trzecia część, ostatnia, bardzo krótko postaram się o Lechu, o Lechu, który nie nagrałem z różnych przyczyn. Materiału po meczu ze standardem Lierz w zeszłym tygodniu. Raz, że oczywiście człowiek był zły, dwa, że zająłem się po prostu książką Tomka, Tomka Haity, ale powiem szczerze, że nie chcę iść w tą retorykę, żeby Lecha teraz biczować, żeby powiedzieć, że Lech robi wstyd, że kompromitacja, że coś tam. I taka analogia mi się przypomniała, że teraz bicie w Lecha to trochę tak, jakby. Uczeń w klasie, gdzie jest kilkunastu uczniów, dostał 3 plus z klasówki, cała reszta dostała pały, albo może ktoś tam zarobił dwuje. i teraz nauczycielka skupia się na tym, że to bardzo nieładnie, że 3 plus powinno być dużo lepiej niż te 3. Plus. Dużo lepiej powinieneś wypać, wypaść uczniu, mimo że w klasie masz samych głąbów i same pały i dwóje. Kłóci mi się to ze sobą, więc ja nie chcę być tym dołączyć do tego chóru, w którym będę tutaj Lecha krytykował nadmiernie. Oczywiście ten mecz w zeszłym tygodniu to był jakiś żart, powinien być wygrany, na własne życzenie został przegrany, i praktycznie Lech się sam wyeliminował z walki o dalsze cele, więc na tym etapie można już praktycznie z całą pewnością powiedzieć, że przygoda Lecha się kończy z europejskimi pucharami, ale z drugiej strony naprawdę ten Lech dał nam radość ten Lech, ja go zapamiętam Lecha z meczu z Benficą Lisbona pierwszym meczu, w którym naprawdę serce rosło nakręciłem nad o tym materiał, nie będę powtarzał, ale naprawdę zapamiętam, zapamiętam te piękne mecze z, ten dramatyczny piękny mecz z Chalereau i teraz, gdyby nie Lech co my byśmy z tej Polski, jaki byśmy mieli polski akcent, zerowy więc naprawdę ja doceniam Mam nadzieję, że oni z Benfica i Glasgow może nie wygrają, może nawet nie wyciągną remisu, ale żeby się zaprezentowali godnie i żeby, żeby zamknęli tegoroczną edycję Ligi Europy chyba jednak na plus. No to jest takie 3, plus, ale to jest ciągle ocena myślę, że przyzwoita patrząc w kontekście, gdzie jest nasza piłka. I teraz na sam koniec. W przyszłym roku zaczyna się bardzo trudny etap kolejny bardzo trudny etap. Jeśli chodzi o naszą piłkę, wchodzą rozgrywki, które się będą nazywały Europe Conference League. I grozi nam to, że, znaczy grozi, w zasadzie to już praktycznie jest pewne, że my wypadniemy poza 30, jeśli chodzi o Ligi Piłkarskie Europy. I co gorsza, my tak naprawdę, my nie będziemy mieć swojego przedstawiciela w Lidze Europy. My będziemy mieć jedną drużynę, która będzie się przebijała przez eliminację Ligi Mistrzów i reszta, która wyląduje w tym Conference League, ktoś by powiedział, że to jest dno dna, ale tak sobie myślę. A może to nie do końca tak? Może to jest tak, że UEFA nam podaje rękę, jeżeli my nie dajemy rady już rywalizować, nawet nawiązać jakieś walki ze średniakami europejskimi, to może dobrze, że my jesteśmy w jakiejś niższej klasie rozgrywkowej. Może trzeba po prostu zrobić naprawdę potężny krok w tył. Żeby kiedyś zacząć myśleć o kilku krokach w przód. Nie wiem. Wydaje mi się, że może to nie jest najgorsza myśl, że polskie drużyny po prostu zagrają w dużo gorzej obsadzanym turnieju, który może nam dać jednak trochę oddechu i trochę pozwolić tym polskim drużynom powalczyć. Więc chyba nie byłbym znowu za taką, za taką tutaj histerią i, i paniką, że oto my wypadamy z tej. Bo my już, umówmy się, my już od dawna w tej elicie nie jesteśmy. To, że my przebijamy się przez klasyfikację, to, że ktoś mówi, że polska drużyna jest w eliminacji Ligi Mistrzów, to co z tego, skoro my do tego nie potrafimy nawet do, do żadnej, żadnego poważnego etapu tych eliminacji nawet już, już dochodzić, nie mówiąc już o zwojowaniu czegoś w samych rozgrywkach. To tyle. Skupiłem się na przeglądzie tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję. Komentujcie, lajkujcie, podkreślam jeszcze raz z dużą przyjemnością. Czytam komentarze. Bardzo dziękuję za komentarze, bardzo dobre komentarze pod materiałem od jego maradonie. Naprawdę tam kilka było rzeczy, które mnie bardzo zainspirowały. Także czekam. No i co? Następny materiał to chyba już Roman Kosecki i jego książka KOSA. Spokojnego wieczoru.